Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, i oto przed wami Kangurek KO 2022. Panie i panowie, graliśmy w demo tej gry na kanale, to było chyba z 2-3 miesiące temu, może trochę dalej, może trochę dawniej. Tu macie oczywiście link w tym rogu, to możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało wtedy. A my będziemy zaczynać tą grę. Panie i panowie, polscy twórcy Kangurek KO, Kangurek KO powinien każdy znać, kto się jakkolwiek interesował grami platformowymi. Runda druga, tajemnica wulkanu, oczywiście to są gry, które każdy pamięta. No i co, ta seria do nas wraca po 19-18 latach, może trochę więcej, może trochę mniej, może nie powiedziałem, ale my będziemy, panie i panowie, nową grę na tym kanale, oczywiście całą serię rozpoczynać, także cóż, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Lecimy! Tak, nowa gra. Musiałem trochę sprawdzić, jak to wszystko działało na początku. Kawałek tej kastynki widziałem, ale niedużo. Co się teraz wydarzy? Kiedyś oczywiście pierwszy poziom w demo. A to jest kankurzyca! Kaja! Nie wiem, czy Kaja była wcześniej już w grach, czy nie. Jest Kao i Kaja. O w mordę! Szybciej, Kao! Już czas! Okej. Oho. Elegancko. Okej, no i czy coś się pozmieniało? Okej. No, to się pozmieniało. To jest kompletnie inna animacja, ma kompletnie inny feeling. Co to jest za żabol? A to też żaby z demo, okej. To je pamiętamy. Double jumpa oczywiście mamy. Możemy atakować. Dźwięk ogólnie tych rękawic jest kompletnie inny niż był wcześniej. Czy mamy jeszcze jakieś inne umiejętności? O, mamy coś takiego, no tak, możemy celować tym, bo bumerangiem pewnie będziemy mogli celować. W prawym dolnym rogu widzę, mamy... jest na przedmioty jakieś, czy coś? Może? BOOM! Okej, knockout dalej jest, widzę, tutaj dostępny dla nas. Bardzo dobrze. Nie opieraj się. Nie zamierzam. O, w mordy, ile ich jest! Wo! Jups! Dobra. Oni są teraz confused? Oni są confused? Odpuść już, odpuść sobie. Nie, nie ma takiej możliwości. Idziemy ci wklepać, nie wiem, czy to jest nasza siostra, nasza dziewczyna. Nie wiem, czy tego będzie. Będzie siostra. W Crashu jest, no nie? Jest Coco, jest Crash. Wyspa Hopallo. Wygląda interesująco. To ciekaw, czy ten poziom, który był w demo, to był poziom pokazowy, czy będzie ten poziom faktycznie? Już się nie załaduje to tło. A, to było trailerze, okej. Kaja ma kłopoty. Znowu miałeś zły sen, Kao. Majlena. Coś więcej. To było tak, jakby Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Może ona wie, co się stało z tatą. Muszę jej pomóc. Proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Nie martw się. Nie będę. Co? Nie będziesz? W ogóle Kao bez rękawic? Próbowałam powstrzymać twojego ojca. I nie udało się. Próbowałam powstrzymać twoją siostrę i uciekła. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego. Siostry, okej. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, to przynajmniej się dobrze przygotuj. Poszukaj Walta. Pewnie patroluje okolice dojo. Ostatnio musi to robić częściej. Dobra, już lecę. Dzięki, mamo. Jesteś kochana. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jestem, oczywiście, że tak. Nie pasowały napisy do dubbingu. Oj, żółta kartka. Dojo Walta. Kim jest Walt? Okej, Kajo. No i nie powiecie mi, że ta gra nie wygląda i nie zaczyna się, na przykład ten poziom teraz, jak Crash Bandicoot 4. No nie powiecie mi, że tak nie jest. Ale gra wygląda... ślicznie! Ślicznie gra wygląda, jestem mega szczęśliwy, jejku! Kankuję Kao do wydogania, o, jestem gidi, 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 gidi. Jestem mega szczęśliwy. Znaczy twoja wyobraźnia. Skakanie, naucz się skaczać. Skakać, skaczać kurwa. Skakać. Czekaj! Czekaj, Kaja! Nawet treści... w co? Gdzie? W czym? Kaopedia, okej, okay. Postacie, skarby, ruchy. 8 da 8 baby ruchy, okej. Okay. Cios, tulenie się, atak ogonem. Powietrzu, atak nogami, B, okej, okay. Wykończenie. Dobra, to wszystko odblokowane już.
skarby, dukaty, mamy 17 różnych skarbów do zebrania z tego co widzę. No i postaci mamy 24 tutaj do spotkania, holy goddamn. Mamy przyjazne, mamy nieprzyjazne, chwila, mamy tak, przyjazne, są nieprzyjazne. O kurde, to wygląda jak boss, no trochę ich jest. Są oczywiście przyjazne. Interesujące, interesujące, nie powiem. Płytka woda. Płytka woda nie zabija, ale spowalnia. I czy jego szyja się będzie wydłużać, jak w starych grach? Tak, jej! Super. Chwytać się mogę krawędzi z tego co widzę, okej. Okay. Troszkę sobie grę przyciszę, bo nie chcę do was krzyczeć. Chcę faktycznie komentować to tak, jak powinienem komentować. Co my tu mamy? Chwytanie. Skończę pomocą, okej, okay, żeby to się dostać, oczywiście. No i tu nie trzeba było, ale chodziło im ogólnie o to. Proszę bardzo, dobra. Sekretosy jakieś, oczywiście, gdzieś muszą być jakieś sekrety, bo to w ogóle nie ma dyskusji. Nie, tam się nie złapiemy. Za wodospadem coś? Nie, tutaj do wody nie wejdziemy raczej. Tu jest chyba za głęboka już woda. Dokąd mnie prowadzisz? No pewnie do dojo zakładam. Tu jest dukat schowany. W samym KO było tak, że mieliśmy jakąś tam specyficzną ilość dukatów do zebrania, żeby ukończyć poziom, nie? Podwójny skok, wiemy? Jak to działa? Mój nos, jest Maja. Oj, Kajo, Kajo, zobaczymy. O co chodzi o naszej siostrze w ogóle, czy nasza siostra... To naprawdę ty? No to nasze, na pewno jest nasze wyobrażenie, to na 100%. To siedzi nam w głowie, ten cały duch, czy ten spirit po prostu naszej siostry. Ale to słuchajcie, z nią chodzi i całą tą fabułę to pewnie poznamy na pewno. Tajemnice! Eksploruj boczne ścieżki, a zobacz dodatkowe nagrody, czyli sekrety oczywiście. Mam nadzieję, że Walt gdzieś tu jest. No tu pewnie nie, ale... Mamy skrzynię z tego co widzę. Boże, mój nos! I pierwsze bite! Ile dukatów? Jezus, 120 już. Wow. No i tak ja powiem wam, że działa bardzo płynnie. Pierwsza literka, którą jest K. Super. Mamy treści w Kaopedii. No właśnie, ja jestem ciekawy, co dają mi literki, skoro pewnie mi powie o tym. Litera K, czyli te tworzące słowo K są dobrze ukryte w różnych częściach świata. Spróbuj je znaleźć. Dukaty. Im więcej jest zmieniać, tym więcej będziesz kupić w sklepie. Tu jest sklep? What the hell? Ciekawe, co mogą ulepszyć. Jestem mega szczęśliwy. Czy to jest RPG, rozwój postaci? Byłoby fajnie. Tak, tajemnica, to już byliśmy tutaj, okej. Okay. Chodźmy do przodu. Co to mamy? Tulanie się, tak? Tulaj się pod tymi. Wow. To uderzenie w ziemi wygląda bardzo fajnie, tak na zielono jest zrobione. Ale ładnie, ładnie. Tu mogę przeskoczyć, nie wiem czy to mi coś da, ale mogę tutaj przejść. Coś z tyłu jest. Nie. Tu jest płytka woda, czy nie? A tutaj są schowane dukaty jeszcze, o nie. Ja nie chciałem do wody wejść, patrzcie na to. Coś tu jeszcze jest w tej wodzie w takim razie, może gdzieś tutaj coś? Tam pod mostem na przykład? Ta szyja mu się wydłuża. To jest taki zajebisty sposób, żeby on nie umarł, no nie? W tej wodzie, że po prostu mu się szyja wydłuża. Aj. Dobry design, dobre ominięcie problemu moim zdaniem to jest. Okej, okay, tu lanie się, co? Jeps! Elegancko, fajny ten pierwszy poziom ogólnie jest. Że faktycznie żyjemy sobie w tym miasteczku, czy w tym, tutaj, nie wiem, w tej oazie, czy co to tutaj jest. No i faktycznie idziemy jakby z domu, mówimy mamie, hej, dobra, idę. No i sobie idziemy przez miejsce, gdzie mieszkamy. Byśmy mogli pogadać. Co my tu w ogóle mamy? Co to jest? Skrzynka jakaś? To jest skrzynka, o proszę. Więcej skrzynek! Aż dwie, nice. Mamy pierwszy diament ogólnie. 1/3 diamenty są schowane. No przydałoby się pierwszy poziom na maksa zrobić, nie? O, ten dźwięk tego dzwonka, tego checkpointu jest tak piękny. Punkty kontrolne, tak jest. Jaki związek z moim snem? Okej, okay, Kaja nas prowadzi tam, ale my możemy przejść tutaj, ale chwila, stop, bo tutaj jeszcze umrzemy i będzie bardzo niemiło. Okej, okay, daliśmy radę. Kolejna skrzynka do zebrania. I tu schowane, tak, schowane jest schowane dukaty w krzakach. Jak on się w ogóle zatrzymał? Co było? To się nie zatrzymał, ale dziwnie, okej. Okay. Ha! Hia! Hu! Elegancko. Siup! To ja, hopsa! Walt na pewno wiedziałby co robić. Zapewne się dowiemy, czy za wodospadem coś jest? Oczywiście coś jest, jest kolejna literka, idziemy po kolei. Więc dobrze, pamiętajcie, w każdej takiej grze za wodospadem coś jest. To jest standard. O, to jest dodatkowe życie, prawda? Hell yes! 5 żyć mamy, wow. Życia KO, tak jest. Dajemy ci kolejną szansę. No raczej.
Tak, na razie ogólnie lepiej działa, mi się wydaje, ma lepszy feeling niż demo. Ale mogę się oczywiście mylić. No takie jest moje odczucie, też w demo grałem dawno, nie grałem w demo ponownie po tym jak zagrałem na YouTube'a, więc nie wiem, zobaczymy. Jest pierwsza skrzynka nasza, czy pierwsza? Rękawice? Tak! Rękawice taty? Walt? O, raczej, jest i on. Ciek! To było tak antyklimatyczne, Boże! No, chłop. Też aby nieźle potłuk. Załatwiłeś ich jak prawdziwy zawodowiec. Bo nim jestem. Coś ty zrobił. Super, nie? Znalazłem rękawice taty. Ktoś je zakopał. Ja? Nie bez powodu. To ty? Ale dlaczego? Dzieje się coś złego. Mrok. Dlatego twój tata wyruszył, żeby to pokonać. Ten sam mrok skaził jego rękawice. Wyglądają normalnie? Może. Ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja chciała, żebym je znalazł. Tak dziwnie gada. To ona doprowadziła mnie do rękawic. Co? Wytłumacz. Śniła mi się, zanim do ciebie przyszedłem. Próbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem, mama zgodziła się, żebym jej pomógł. Że to... Pomógł. Przyszedłem tutaj, żeby cię poszukać. Duch Kai, czy co to było, zaprowadził mnie do rękawic. Świat teraz do góry nogami. Muszę zapomnieć wszystko, co myślę, że wiem. Aha, masz rację. Nie można ignorować znaków. Za wiele ich. Więc on dziwnie gada. Taką demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek siostrze? Na pewno wspólnie zdołamy ustalić, co się stało z tatą. Najpierw udowodnij, że jesteś gotowy. Załóż rękawice. Może przyniosą coś dobrego. Chodź. Pokaż, co potrafisz. Załóż rękawice. Zobaczymy, co umiesz. Dostań się do dojo. Daje się dostęp do tego dojo? Te żabole tutaj są. Jezus, biedny żabol. Ups, no cóż. Ciosy, uwaga, bang. Co się otworzyło? Aha, tutaj brama. A miś tam? Tak, mam iść za nim. Stąd z góry przyszedłem. Okej. Boże, to w ogóle przyklejone tutaj do ściany faktycznie. Czy coś tu będzie? Chyba nie. Nie wyklejone biedne literki dwóch diamentów jednego zwoju. Gdzie te rzeczy będą? Się okaże. Tu mogę wejść do wody, więc od razu tutaj do wody wejdziemy, bo w wodzie, z tego co zauważyłem, twórcy bardzo lubią chować jakieś rzeczy, więc przydałoby się najpierw całą tą wodę tu oblukać dookoła. Zobaczyć, co nam tutaj szczęście przyniesie. Nie mogę w wodzie uderzać, mogę się tulać, więc... Bo teraz, o, uderzam tymi rękawicami, one się powiększają. O, jak w starym KO. To jest w ogóle tak dziwne, że w 2020 roku gramy w Kanguka KO nowego. Nie macie pojęcia, jakie to jest dziwne uczucie. I tak ja oczywiście, tak jak mówię, wygląda jak Crash Bandicoot 4. I miejmy nadzieję, że będzie się wyruszać na swój specyficzny kangurko-kaowy sposób. A aktualnie to jest oczywiście bardzo dobra platformówka, ale jestem ciekaw, co ta gra pokaże nowego, że tak to ujmę. Jest zwój! To nam daje zwój! Zwoje zawierające informacje o miejscach, które można znaleźć w tajnych skrytkach. Informacje o miejscach? Wait a second. Dojo Walta. Okej, czyli mamy... A, Mroczny Las mamy ostatni. Mroczny Las nie był poziom w demo? Question mark? Chyba tak. Kryształy zwoje. Papierowy zwój z nowymi faktami do kaopedii. Rzadki przedmiot upuszczany przez wrogów. No to faktycznie go wróg upuścił. Faktycznie. Dobra, coś tu jeszcze masz, panie krabie? Chyba nie. Kraby to nie byli przeciwnicy w starym KO? Question mark? A bym się coś pomyliło już absolutnie. Okej, my w ogóle jesteśmy już na samym końcu praktycznie tego całego toru przeszkód, ale okej, trzeba się wrócić. I na spokojnie wszystko pomału przejść, a ogólnie się jeszcze przejdę tutaj dołem. Bo tu widzę dukaty. Dawaj dukaty! Okej.
Nie wiem, ile jeszcze ich mogę wyciągnąć z tych worków treningowych. Ja pamiętam, że chyba... Chwila, stop. Bo ja omijam te dzwonki, a w dzwonki się biło w starej grze. I chyba w demo też. Tak. Chyba będzie zdrowie na końcu. Tak, jest, okej. Zapomniałem o tym kompletnie, ale teraz będę pamiętał już. Zniszczalne przedmioty, by zobaczyć dukaty. Tak, zrobiłem to właśnie przed chwilą. Gdzie jest nasz pan sensei? Pan sensei jest tam. Jest tam! Halo, panie guziku. O, to jest krab! To jest krab treningowy? Cześć. Biedny. Ujujuj. Świetnie. Trzech kombinacji ciosów, uwaga. Jeb. A, udało się, zajebiście. Manekinie. Dawaj go. O, rozwaliłem go, Jezus, ma, jestem zbyt potężny. Stop, wyfaję, spadłem stąd. Aha, okej, w ten sposób, dobra. Nice. Teraz tak najbardziej. Te dukaty spadły na dół, nie wiem, czy je zabieraliśmy. Chyba nam zwracają, tak, że to jest plus. Te kraby powstały z powrotem, o nie! Trzeba je położyć. Nieźle. Okej, no tak, AB, to jest uderzenie w ziemię. Bum. Grzmotnięcie w ziemię, no tak. Bo użyjmy tego samego, co było przed chwilą. Jeps! Ops, nie udało mi się. Poprawiłem, jest okej. Blisko. Było blisko? Co ty gadasz, sta? Jestem zajebisty. Uderz w dzwona. Okej. Zwoje. Niektórzy wrogowie mogą puszczać zwoje zawierające informacje na ich temat. Mam drugi zwój już? No i właśnie tego nie czaję, bo mamy jeden na jeden zwój, ale... Ja zabrałem dwa. A, to jest zwój postaci, no dobra. Krab jest przyjazny. Może kraby są niewielkie, a nie należy ich lekceważyć. Ich szczypce są przyczyną wielu spuchniętych kostek, nóg, palców i innych części ciała. Jeśli nie wchodzi się im w drogę, pilnują swoich spraw. Ale gdy już się im wejdzie w drogę, cóż, rybak z wyspy Hopallo opowie wam, co wtedy. Nie zawsze działają pospiesznie, czasami bardzo precyzyjnie planują zemstę. Obserwują, uczą się i czekają na najlepszy, najbardziej nieoczekiwany moment na atak. Mogę wybrać? Chwila, stop. Mogę wybrać, a nic się nie dzieje. Dobra. Czy coś tutaj pomijam, czy nie? Coś w tej wodzie na pewno pomijam. Tu jest na przykład dukat. Jeden jedyny, ale przynajmniej zebrany. Nie wiem, czy jak to będzie podsumowanie, czy zebraliśmy wszystko, bo widzę, że tutaj chyba się może ta ilość różnić. Bo w starych grach mieliśmy na przykład tak limit i mogliśmy dać więcej. To nie wpływało jakkolwiek ten na rozgrywkę, nie mieliśmy sklepu. Jedyne co było, to 3000 dukatów albo spadaj. To w sumie jedyne co było. Okej, okrąg, nisko, spoko. Myślałem, że mogę je podpalić, nie mam pojęcia czemu. Ja to szukałem w Psychonauts 2. Powiem wam, może dlatego. Tego nie odwalę. A tak ogonem, to już wiemy. Uwaga, 2 za 1. BOOM! Elegancko. Znowu woda. Znowu eksploracja w wodzie. Już widzę skrzynkę schowaną. Okej. Coś pomijam na 100% w tej wodzie. To jest niemożliwe, że ja zbieram wszystko. Tam coś jest na 100% schowane. Jest skrzynka na przykład w tym rogu. Tak, najbardziej. No. Ale tu patrzę, tu jest skrzynka, tu nie mogę przejść. Widzicie jaki bug? Tu jest skrzynka, tu nie mogę przejść. Oj, twórcy. Oj, nieładnie, żółta kartka. Pójdzie na Twittera jak nic. Tu jest skrzyneczka, jak najbardziej. Coś tu jeszcze? Ja tu nie mogę przejść dalej, no. A tam jest skrzynka z dukatami. A twórcy nie spaczowali tego na czas, niestety. Żółta kartka za bugi. No pewnie zapomnieli tam odblokować tę lokalizację i tyle. Nie będziemy się tym przejmować aż tak bardzo. Będziemy iść do przodu, uderzymy w guzik. I tu chyba jest dojo. Na to wychodzi. Wow, oh shit, no mi się spadło. A tu jest kolega faktycznie. Coś tam jeszcze jest do zabrania? Nie. Tam mamy rzeczy dookoła, widzę, ale jak tam się dostać? Tam jest diament, wait a second. Aha, o, w mordę bym to pominął, poczekajcie, o, w mordę. O, nie będziemy nic takiego pomijać. Ja to w ogóle doskoczę? Się złapię, no to wtedy doskoczę. O, bez rozpędu, Jezu, było bardzo blisko, no dobra. I tutaj, panie i panowie, o kurde, nie obrócił, bym tego nie zobaczył. Drugi diament na 3.
No i teraz pytanie, ile rzeczy faktycznie pominąłem już teraz. O, i do domu, i jest, o! Super, mamy kało zebrane całe. Elegancko. Idziemy dalej. Nie mam pojęcia, co jest poziomów, nie mam pojęcia, jak ta gra jest długa. I szczerze, I don't care. Będziemy grali, aż skończymy oczywiście tą grę. Nie mogę zwalić drewnianego tego, serio? Beczka. Pan muszę pamiętać, że w tych beczkach, w tych skrzynkach mogą być bomby i muszę na to uważać bardzo. Dobra, miło było, dzięki. Taki kurojcik. Zwiedzony. Jaki on jest szybki, nie, chwila, on jest tutaj. Ja mam teraz pytanie, czy jak się obrócę, czy on będzie tam stał? Nie, okej, jak się wrócę? Tu będzie? Nie, okej. Czyli nie widać, jak on się porusza tak naprawdę. Albo byłoby widać, ale musielibyśmy to zrobić umiejętnie. Unik strójlaniem, co? Ja mam moje rękawice, ja się nie zgadzam. Po co być unik strójlaniem? No chyba tutaj w sumie te skrzynki rozwalić, to ma sens na pewno. Opsa! Te skrzynki wydają dźwięki. Tam jest dojo? No idea. Okej. Okay. O, to będzie dukatów, oj, oj. Oj, oj. Mamy beczki w wodzie. Tego się rozwalić nie da. To jest jakaś łódka ucena do góry nogami w ogóle. Coś tu będzie na pewno. Ogólnie postawili, widzę, bardzo tutaj na tym pierwszym poziomie jest jamen trzeci. Mam wszystko, zajebiście. Eksplorację w wodzie. Oby tak nie było na każdym poziomie, to będzie nudne, tak jak wrócenie do wody za każdym razem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że co za dużo, to nie jest zdrowo, ale hej, mogę po prostu narzekać. Po prostu, ja będę narzekać na pewno, to w ogóle jest, beczka była w wodzie. Będę narzekać, bo mi bardzo zależy na tej grze. Więc cokolwiek zobaczę, to będę krytykował na 100%. Oj! Co tam za ścianą jest? O, nie, ładnie. W takich grach akurat często widać właśnie tego typu rzeczy, że widać za ścianą i w ogóle. Mogę go uderzyć? Nic mu nie robię, to jest oczywiste raczej. What the hell? Okej, okay, rzucanie tymi. Chwyć kamień. There we go. Dostanę coś z tego? Mam jeszcze czwarty, nie wiem po co. Po co mi czwarty kamień? O, rozwaliłem skrzynkę kamieniem, noise. Noise. No, tu jest zamknięte, muszę iść do góry, zakładam. A tu mam jeszcze więcej tych. Jeps. Okej. Okay. Udało się jakoś, dostanę się to dojo. Coś tu z kamieniami jeszcze mogę zrobić? Jakiś sekret? Ja mam wszystko zebrane, więc nie muszę się przejmować. Nie było to jakoś zajebiście schowane, żebym tego nie znalazł, więc żabol! Dobra, do dzieła. W ogóle musiałem za KO tutaj zrobić dubbing, bo nie powiedział tutaj nic kolega. No się na dole ten pasek już widzicie. Tego specjalnego uderzenia naszego. Tego knockoutu naszego. Tu do wody raczej nie. Za dużo eksplorowania by było zdecydowanie. Się zmieniła muzyka na chwilę. Okej. Okay. No jakie tu w ogóle obrazy są? Okej. Okay. To rozwalić? Mogę w to uderzyć, nie mogę tego rozwalić, okej. Okay. Wyspa Hopallo, wejdź. Jakie śmieszne, lol. Czy to wygląda jak kangur? Nie? Albo jakiś głupi jestem. Wejdź. Trzymaj, okej. Okay. Poziom zaliczony, rozgrzewka. Za nami. Wszystko mamy zabrane. Nie mamy tej runy. O! A gdzie ta runa była w takim razie schowana? No nie wiem. A gdzie się pewno była? Wyspa Hopallo. Wróciliśmy tutaj z powrotem. Jest wuj. I tam jest runa. Nawet druga. Więc z nimi na rękach jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Za wcześnie. Nie znasz jeszcze ich mocy. Nie wiesz, jak mogą na ciebie wpływać. Ale to jedyne, co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Co na oku mnie widzieliście? No, bierzesz mnie na litość? Tak. Mały potwór. Wytrzyj te udawane łzy. Wypróbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku. Super. Jesteś gotowy, trenerze? Mówię o terrorze.
Dobra, terror? Jasne, nie ma problemu. Uważaj, mroczny lesie, nadchodzę! To rozumiem! Na wyspie pojawiły się jakieś dziwne kryształy. Okej, czyli nie byłem na pierwszym poziomie. Okej, czyli miałem wszystko, wow! Niech to będą runy. Tak, to dobra nazwa. O! No raczej się dobra nazwa, tak się to nazywa. Sądzę, że runy mają związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę ich zbierać, ty spróbuj, rękawice mogą pomóc. Może udać się dzięki nim otworzyć kryształowe bramy. Okej, ladies and gentlemen, będziemy to na dzisiaj kończyć, ponieważ to był pierwszy poziom. To był pierwszy poziom, także... Panie i panowie, będziemy to całe grać, już mi się to zajebiście gra. Okej, sam siebie wystraszył. Mega jestem szczęśliwy, że nowy kanał jest z nami i że ogólnie to seria gry wyciła. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek pierwszy podobał i będziecie oglądać resztę. A na razie cóż, trzymajcie się, na razie, cześć i państwo, proszę was na kolejne odcinki Kankurka KO 2022. Trzymajcie się, pa pa!